Nie oddamy szkoły! Szkoła to nie biznes! Szkoła to nie biznes! Otwieram 11. sesję Rady Gminy Sokolniki. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie z listą obecności 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady Gminy Sokolniki wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Witam serdecznie wójta Gminy Sokolniki, pana Sylwestra Skrzypka. Witam pana zastępcę wójta Renatę Święcia. Także księdza dziekana Józefa Kaszmarka. Głosujmy tak, abyśmy po 10 sesji mogli spojrzeć naszym wyborcom w oczy, aby dzieci naszych wyborców nie powiedziały w przyszłości, że ograniczamy im drogę do wykształcenia. Dziękuję. W gminie Sokolniki nastąpił spadek liczby uczniów o 32 uczniów, a wzrost etatów zatrudnionych nauczycieli o 5,65 etatów. Decyzja o zmniejszeniu liczby oddziałów jest oczywiście bardzo trudna. Trzeba kierować się jakością nauczania, a nie patrzeć jedynie przez pryzmat oszczędności finansowych. Jakość nauczania przy pewnych oddziałach też ma swoje negatywne konsekwencje. Zdaję sobie z tego sprawę. Byłem swego czasu przez 10 lat nauczycielem zawodu, wiem jak to jest. Przy zadłużeniu wtedy gminy 54,9 i tej nieszczęsnej faktury, która wpłynęła na 500 tysięcy, to by może lepiej, gdy nie było nas tu dzisiaj radnych, ani tego wójta. Teraz zadłużenie gminy zmniejszyło się, ale my jako radni podejmujemy decyzje, które się nie każdemu podoba. Woda zdrożała o 10%. Przedsiębiorcy od każdego metra kwadratowego podwyżka. Węgiel podrożał, wszystko podrożało. Utrzymanie szkół drożeje. Rozwiązanie szkół jest złym rozwiązaniem. Ale nie rozwiązanie może okazać się jeszcze gorszym rozwiązaniem. Szanowni Państwo, ja Wam powiem, skąd to się wszystko wzięło. To się wzięło zadłużenie gminy, że nie my jesteśmy dzisiaj winni, co dzieci nam tu serduszka, ślicznie im dziękujemy, tylko nasi poprzednicy narobili zadłużenia gminy, które dzisiaj chcecie, żeby my byśmy za to odpowiadali. Czy my pokazujemy same superlatywy? Dług zeszedł na 44 chyba procent, tak? 2000. Na początek roku 33,93%. Zgadza się. Mamy szczęście, że odsetki nie wliczają się do zadłużenia. Co wpłynęło, proszę Państwa, na te zadłużenie gminy? Ja Państwu pokażę. Uchwała Rady Gminy z 31 marca 2004 roku. Powołanie 20 stowarzyszeń. 27 stowarzyszeń. Co wpłynęło, że to trzeba spłacać? Już sprawy się, proszę Państwa, zaczynają. Nie wiadomo, czy nie dojdzie, czy jeszcze gmina nie będzie za to odpowiadać. A jak będzie odpowiadać, to co? Czy ktoś myśli o tych ludziach skrzywdzonych? Czy oni też są winni? Boga prosić, żeby nie. Proszę Panią, ja pierwszy raz w życiu jestem radnym, niech Pani nie kłamie. I proszę do nas nie mieć pretensji, bo myśmy tego bałaganu nie zrobili. I działki są, i można tych pieniążków jakaś zdobyć, a jakoś to nie idzie ta sprzedaż. Tylko szkoda. Proszę, ale to jest tak, przyczepa do dzieci, narty, deski surfingowe, rowery, pontony i jeszcze inne rzeczy. No kto to ma kupować? Rowery zostały sprzedane za 18 tysięcy, pamiętam. No. Ale kto to kupi pani? Ale są działki, jest warunkowa działka. No ale nie chcą kupić.
No niech pani sprzedaj. Gminie, bo pani skarbnik wie, kto zaleka za wodę, ile zaleka. I nie było w tym kierunku nic zrobione, to było wcześniej mówione też. A druga sprawa, żeby stworzyć komisję po prostu, bo jest dużo mieszkańców gminy, co biorą wodę na lewo, można powiedzieć. I żeby stworzyć komisję i kontrolować to. Dziękuję. Jakim jest projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Ochędzynie i przedszkola samorządowego w Ochędzynie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do... Ja mam pytanie takie. Dlaczego ta uchwała, w tej uchwale jest zapisana likwidacja przedszkola? Czy zgodnie z przepisami możemy w jednej... Zgodnie z przepisami możemy w jednej uchwale podejmować decyzję w sprawie likwidacji przedszkola i likwidacji szkoły? Czy nie będzie ta uchwała uchylona? Powiadał, zresztą sąd administracyjny, że można po prostu zarzuty dotyczące wspólnej likwidacji jakichś tam jednostek oświatowych w jednej uchwale dotyczyły sytuacji, kiedy nie wymieniono tych jednostek oświatowych, tylko napisano likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu. Natomiast jeśli chodzi, zarzut był taki, że należy po prostu te wszystkie szkoły, które są, znaczy szkoły, no jednostki oświatowe, wymienić po prostu z nazwy. Takie było stanowisko w dotychczasowych orzeczeniach sądów administracyjnych. Dlatego też placówka jako taka musi być zlikwidowana i powołana na nowo, żeby mogła funkcjonować. W związku z tym zamykam dyskusję i proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia o przedstawienie opinii wypracowanej przez komisję. 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Ochędzynie i przedszkola samorządowego w Ochędzynie. Komisja w składzie Kowalczyk Sylwia, Domagała Zdzisława, Kadłubek Agnieszka, Strzelczyk Marek, Wójcik Jolanta. Po zapoznaniu się z projektem uchwały komisja nie wypracowała opinii. Okazało się, że głosy są podzielone. Dwóch radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, dwóch radnych jest przeciw, jeden radny się wstrzymał. Dlatego nie została podjęta decyzja, jaka opinia. Opinia nie została wypracowana. Głosujemy przed podniesieniem ręki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem powyższego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Jeszcze raz pytam, kto z państwa jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Tak. Antoni. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 11/60/2012 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Ochędzynie i przedszkola samorządowego w Ochędzynie została podjęta 9 głosami. Przystępuję do realizacji podpunktu D, jakim jest projekt uchwały w sprawie rozwiązania ze szkoły w Ochędzynie. Proszę. Dziękujemy. Dziękujemy radny. Proszę. Może dojść, może nie dojść do tej likwidacji tej placówki, prawda? Czy w dniu dzisiejszym, podejmując decyzję w sprawie likwidacji zespołu szkół, to według mojej oceny, jakbyśmy ją dzisiaj z dniem 30 sierpnia zlikwidowali? Czy ta uchwała jest zasadna? Znaczy tak, rozwiązuje zespół szkół, natomiast nie wpływa na byt prawny samych szkół. Te szkoły, nawet jeśli rozwiązane zostanie zespół szkół, te szkoły mogą dalej istnieć. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie zespołu szkół, to jest taki wymóg prawny, nie można podnieść uchwały o likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu bez wcześniejszego rozwiązania tego zespołu. My dzisiaj podejmujemy uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji, tak? Tak, z tym, że żeby podnieść uchwałę o likwidacji, ta uchwała musi wejść w życie, a jest to uchwała publikowana. Żeby taką uchwałę likwidacji na koniec lutego podjąć, ta uchwała o rozwiązaniu zespołu szkół musi być podjęta teraz, żeby po prostu ona zdążyła być opublikowana i żeby zdążyła wejść w życie. Zespołu szkół w Ochędzynie
pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Jeśli jest niewypracowana komisja oświaty, czy można głosować? Bo to było 2-1. Panie mecenasie. Nie ma żadnych przeszkód. Projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 2, 3, 4, 5, 6. Kto się wstrzymał? Po łóżku w Ohendynie została podjęta 7 głosami. Przystępujemy do realizacji podpunktu E, jakim jest projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Kwiślicach i przedszkola samorządowego w Kwiślicach. Otwieram dyskusję. Czy są pytania i uwagi do projektu uchwały? Jako przedstawicielka swojej społeczności pozwolę sobie przeczytać. Najpierw słowo do wójta. Otóż, panie wójcie, ja, jak i mieszkańcy Kwiślic, jesteśmy panem bardzo rozczarowani. Nie będę już powtarzać o niedotrzymywaniu haseł wyborczych. Na zebraniach w Ohendynie i w Kwiślicach zostało wszystko powiedziane o przyszłości naszych dzieci, o przyszłości wsi bez szkoły, o trosce o dobro naszych dzieci i ich bezpieczeństwie. Jako radna rozumiem cyferki i rachunek ekonomiczny, jakim się pan kieruje, ale nie rozumiem obojętności. Nie rozumiem, dlaczego nie zależy panu, aby również mieszkańcom Kwiślic żyło się lepiej w naszej gminie. Nasza szkoła nie wymaga żadnego remontu. Czy to nie jest argument przemawiający za utrzymaniem placówki? Podstawowej Kwiślicy i przedszkola samorządowego w Kwiślicach pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 11/62/2012 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Kwiślicach i przedszkola samorządowego w Kwiślicach została podjęta 8 głosami. Przystępujemy do realizacji podpunktu F, jakim jest projekt uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół w Kwiślicach i otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Szkół w Kwiślicach pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Кто сейчас начинал?